do punktu, punkt czwarty, to jest podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego 20-lecia powstania dzielnic Krakowa. Drodzy Państwo, jak wiecie, jako dzielnica w roku jubileuszu 20-lecia dzielnic sfinansowaliśmy kilkanaście medali, którymi dysponujemy i którymi możemy obdarowywać zgodnie oczywiście z naszą decyzją osoby zasłużone dla naszej dzielnicy. Jak pamiętacie, pierwszymi osobami, które otrzymały te medale, byli wszyscy dotychczasowi przewodniczący naszej dzielnicy, a przewodniczący Trzyżyn. Postanowiliśmy ten medal przyznać kolejnej osobie. Tym razem chcieliśmy wyróżnić nią księdza powiata Jana Bielańskiego, który przez wiele lat był przewodniczącym parafii na osiedlu Dywizjonu 303 parafii świętego brata Alberta. Nie tylko dostrzegamy jego zasługi duszpasterskie, bo to jest kwestia wiary, więc każdy tutaj powinien indywidualnie w własnym sumieniu to oceniać i tutaj trzeba zachowywać rozdział państwa od kościoła. Natomiast przede wszystkim w uznaniu zasług za jego aktywność, właśnie działalność charytatywną, działalność kulturalną, działalność społeczną. Powiem, jest to niewątpliwy człowiek, który miał duży wpływ na to, jak wyglądają dzisiaj Trzyżyny. Postanowiliśmy przyznać mu ten medal w związku z tym, że w tym roku obchodzi swój złoty jubileusz, 50-lecie swojego kapłaństwa. Był to człowiek również zasłużony, jeżeli chodzi o działalność, o wspieranie Solidarności, bo wspierał bardzo aktywnie strajkujących hutników w czasie stanu wojennego i wykazywał się przy tym niezłomną postawą, co nie było w tamtych czasach łatwe, mimo wielu nacisków ze strony przedstawicieli aparatu ówczesnej władzy, a konkretnie służb bezpieczeństwa. Dlatego dostrzegając te zasługi, dostrzegając tą rolę księdza prałata w kształtowaniu dzisiejszej rzeczywistości czyżyńskiej oraz biorąc pod uwagę tą niezwykłą okazję, jaką jest jubileusz jego 50-lecia, jako zarząd postanowiliśmy przygotować ten projekt uchwały i bardzo prosimy Państwa o jego poparcie. Zanim otworzę dyskusję, chciałem zapytać, czy Komisja Kultury opiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram, drodzy Państwo, dyskusję. Pani Zofia Jankowska, proszę. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo słuszna propozycja, ponieważ naprawdę ten człowiek zrobił bardzo dużo dla naszej społeczności. Przede wszystkim wybudował kościół. Ten kościół to nie jest tylko świątynia, w której modlą się katolicy, ale to jest pomnik kultury. Przecież teraz te pomniki kultury zwiedzają zagraniczni goście i nasz kościół kiedyś, kiedy będzie już po latach, będzie pomnikiem kultury z naszych czasów oczywiście, bo w każdym czasie, w każdej dobie jest jakiś inny pomnik wybudowany, a to jest pomnik właśnie naszej kultury. I uważam, że bardzo słusznie, że księdzu prałatowi Bielańskiemu zarząd proponuje ten medal. Ale chciałam przy okazji zapytać, a co z tą nazwą ulicy? Jeżeli chodzi o nazwę ulicy, to generalnie byłby problem, bo nie praktykuje się w mieście, obowiązuje moratorium, więc tutaj jest taka sytuacja, że byłaby to niezręczność. Myślę, że również dla księdza prałata, jeżeli byśmy wyszli z taką inicjatywą, także postanowiliśmy przyznać ten medal, jako uznać. Na razie nie rozmawiam na ten temat. Byłaby to, myślę, że niezręczna inicjatywa również dla księdza prałata. Jakby odmówili, to nie chcemy go stawiać w niezręcznej sytuacji. Drodzy Państwo, ale radny Woźniakiewicz mówił, żeby wystąpić z takim wnioskiem. Radny Woźniakiewicz może złożyć taki wniosek. Bardzo ładna odpowiedź. My chcemy na razie przyznać ten medal. Nie chcemy, musi Pani zrozumieć, Pani Zosiu, że jeżeli byśmy zawnioskowali o nadanie jego ulicy, a to związałoby się z jakąś dyskusją na Radzie Miasta, być może burzliwą. Znaczy, po pierwsze, łamiąc pewną zasadę, że nazwy nadaje się po okresie moratorium,
to ksiądz prawo sam znalazł się w dosyć niezręcznej sytuacji, dlatego no, chcemy uniknąć takiej niezręczności, dlatego z taką inicjatywą na razie nie rezygnujemy. Pan Zbigniew Umanie, proszę. Ja tylko chciałem, panie przewodniczący, zapytać, czy znana jest data wręczenia się sprawy tego medalu? 16. Data wręczenia oczywiście jest nieznana, z tego względu, że najpierw państwo radni musicie zadecydować, czy ten medal jako rada przyznamy. Jeżeli taka decyzja zapadnie, no to ja jako przedstawiciel dzielnicy będę miał ten zaszczyt wręczyć podczas jutrzejszej mszy medal księdzu Beatowi. Natomiast najpierw oczywiście jest potrzebna decyzja rady. Dziękuję bardzo. Tak, tak. To rzeczy państwo radni, co zabrać głos? Tak, ja chciałem. Pan Witold, tak. Będę przeciwny temu, z państwa. Kiedy mój tata zmarł, ksiądz pokazał brak klasy, odmówił pogrzebu mojemu ojcu i właśnie dlatego będę przeciwny. Uważam, że komu jak komu, kiedy ktoś umiera, po prostu świństwem jest zrobienia czegoś takiego. Ja nie dosłyszałem. Co się stało? Kiedy mój ojciec zmarł. No to co się stało? Zmarł. Ksiądz Bielański odmówił mojemu ojcu pogrzebu. I dlatego uważam to za świństwo, którego się dopuścił ten ksiądz. Z tego powodu będę głosował przeciw. Uważam, że taka postawa jest istotnym argumentem, który powoduje, że nie powinniśmy po prostu. Uważam, że tak się nie robi. Uważam, że to jest świństwo. Dla mnie ksiądz Bielański jest człowiekiem, który nie zasługuje na ten medal. To chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć. Dziękuję bardzo, panie Witoldzie. Każdy ma prawo z radnych wygłaszać swój problem, zajmować swoje stanowisko. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Pani Ania Wydniak, proszę. Ja odwrócę. Mam tę odwagę, wie pan. Temat jest trudny, bliski panu sercu i na pewno zrujnował pana przez wewnętrznie, ale to są tak szerokie tematy, które wie pan, i decyzje po kilkudziesięciu latach różnych ludzi. I z tych, kiedy przychodzi do spotkania tych dwóch postaw życiowych, jest bardzo trudno mi tam tutaj rozważyć. Proszę państwa, bardzo proszę o uwagę. Tak w kręgu, no ja bym, no jednak, wie pan, no, była ostrożna, dlatego że no jest nam teraz bardzo trudno się zachować, tak żeby pana nie urazić, a żeby nie było takiej aż dużej przeciwwagi a propos tego, co pan powiedział. Dlatego na forum publicznym no jest to dość duża odwaga, że pan to zrobił. Ja dziękujemy tak. panu, że pan się potrafi tak uzewnętrznić. To jest ważne, ale wie pan, my też jesteśmy przez pana postawieni. I to też nie jest chwała dla pana w tym momencie. Pan Witoldek, jeśli się zgłasza do głosu, proszę. Podejmujemy teraz ważną decyzję o tym, czy przyznać człowiekowi medal, czy kogoś uhonorować. Uważam, że jest moim obowiązkiem przekazać państwu taką wiadomość, bo jest ona istotna dla podjęcia takiej uchwały. Myślę, że mówię prawdę. Może przykro, ale prawdę. No niestety, taka jest prawda. No tak, ja nie robię nic złego. Absolutnie. Dla mnie sprawa jest jednoznaczna, proszę pani. Ja mówię tylko, że jest pan odważny, bo my też pana przez jakiś czas tutaj poznaliśmy. Każdy z nas w swoim sumieniu ostatecznie rozstrzygnie, jaką decyzję podejmie w tym zakresie. Ja rozumiem pana Witolda, że miał pewne złe doświadczenia. Ma prawo mieć swoje stanowisko w tym zakresie. Natomiast każdy z nas też miał swoje doświadczenia z księdzem prawatem. Ja osobiście znam go z dużej aktywności, jeżeli chodzi o działalność na płaszczyźnie chociażby charytatywnej, wspólnie dzielnicy tutaj
prowadził kuchnię dla ubogich, również działalność indywidualną. To tak jak mówię, każdy ma swoje doświadczenie, każdy w swoim sumieniu ostatecznie rozstrzygnie, czy przyzna się za, czy nie. No i uczynimy to, drodzy Państwo, w drodze głosowania z duchem demokracji. Ja mam inne zupełnie doświadczenie, ponieważ zajmowałam się pomocą ludziom i ksiądz Bielański bardzo często, zupełnie bezinteresownie, bez grosza, nigdy nie płaciłam za to, ani nikt nie płacił, chrzcił dzieci, grzebał zmarłych i naprawdę udzielał pomocy, ale musieli to być katolicy, bo jeżeli ktoś walczy z kościołem i z księdzem całe życie, a potem chce, żeby go ten ksiądz pochował. Oczywiście ja absolutnie nie mówię tego do pana Kielskiego, tylko tak w ogóle, ogólnie wyjaśniam, że jeżeli jest taka sytuacja, no to trudno się dziwić, że ksiądz na przykład odmówi tej posługi, ale czy jakoś tam się zachowa, ale normalnie każdemu katolikowi najpiękniejszemu ksiądz Bielański szedł z pomocą, naprawdę. Ja miałam takich z patologicznej rodziny całą czwórkę dzieci do chrztu. Ksiądz Bielański był tak szczęśliwy, że mógł te dzieci ochrzcić, że naprawdę. I przecież nikt mu za to nic nie dawał. To nie było tak, że dla zarobku robił czy coś takiego. Po prostu był bardzo, bardzo usłużnym księdzem. Przez cały czas kadencji tutaj. Poza tym był dziekanem, więc nawet w całych Krzyżynach działał. Nie tylko na naszych dwóch tutaj, czy trzech osiedlach, czterech właściwie, ale w całych Krzyżynach, bo jeszcze tam miał też wpływy swoje, ponieważ był dziekanem. No ja uważam, że naprawdę ten człowiek zasługuje jako człowiek, jako ksiądz, jako w ogóle na najwyższe uznanie. Bo przecież nie każdy jest taki bezinteresowny. Mamy różnych księży, niektórzy zdzierają skórę z ludzi, a ksiądz Bielański wprost odwrotnie. Nigdy. Jakby wiedział, że komuś jest źle. Nawet pamiętam, jak moja mama zmarła, to mnie pytał, czy wy możecie dać to jakieś tam, nie wiem, jakaś nieduża kwota, ale mówi, czy wy to możecie dać, bo macie dziecko. No naprawdę, to wzruszający cały czas. No, nie zgadzam się z panem, że akurat jakaś taka jednostkowe wystąpienie miałoby wpłynąć negatywnie na otrzymanie tego medalu przez księdza Bielańskiego, bo jego całokształt jego działalności był tak wspaniały, że zasługuje na to. Proszę Państwa, możemy się nie zgadzać. Pan Witold ma prawo uważać, że jednostkowy przypadek, czy też jego doświadczenie przysłania ten całokształt. Inni mają prawo uważać, że ten całokształt w jej przeważa. A ja tak mówię, rozstrzygamy na rozstrzygę w swoim sumieniu. Niemniej, czy są jeszcze jakieś zgłoszenia w dyskusji? Jeśli nie ma, to byśmy przeszli sobie do głosowania. Zamykam dyskusję. Kto z Państwa radnych jest za przedłożoną uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. 19 za. Kto jest przeciw? Nie jestem przeciw. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Musimy jeszcze raz Bożenko policzyć głosy. Drodzy Państwo, jeszcze raz, kto z Państwa jest za tą uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. Proszę o dokładne liczenie głosów. 18 za. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto wstrzymał się od głosu? Jedna osoba. Dziękuję Państwu, przyjęliśmy przedłożony projekt uchwały. Przechodzimy.